Cześć, z tej strony Macio z Nebula Studio i w dzisiejszym odcinku pokażę Wam kilka trików za pomocą delaya, takiego efektu gitarowego. W tym przykładzie, który słyszeliście na początku materiału, może się wydawać, że delay był ustawiony jako klasyczne dotted tate, czyli tak jak YouTube, czyli delay odbija w ćwierćnucie z kropką. Natomiast tak nie jest. Delay jest ćwierćnutowy. Rytm jest raz, dwa, trzy, cztery. Czyli normalnie odbija na ćwierćnutę, ale to co ja gram, to jest właśnie rytm ćwierćnuta z kropką, czyli jakby efekt jest niby taki sam, daje to taki efekt jakby co takt, fraza by się odwracała. Pokażę Wam najpierw co gram bez delaya, dobra? Będzie to trochę śmieszne. No ale no taka prawda, no trzeba być szczerym, nie? Z delaya gram coś takiego. Dobra, a teraz z delayem. No dużo lepiej, nie? I teraz już Wam mówię, jak takie coś ustawić. Ja używam delaya firmy Strymon, model Timeline. Natomiast to może być tak naprawdę jakikolwiek inny delay, tutaj nie ma znaczenia. Co ja mam tu ustawione? Sprawdźmy. Nie patrzcie na razie na gałeczki, bo to jest jakiś preset. Ale spróbujmy sobie ustawić to tak naprawdę. Jeszcze raz, tempo utworu to jest 100 BPM-ów i teraz ważne jest to, żeby nie przeginać z ilością powtórzeń. Zobaczmy, ile mamy powtórzeń. Jedno. I to jest tak naprawdę wystarczająca ilość prawdopodobnie. Zobaczmy, co się stanie, jak zagramy z takim jednym powtórzeniem. No tak naprawdę jest to wystarczająca ilość, bo ilość powtórzeń musi mieć jakby ten czas, żeby wybrzmieć. No tutaj gram dosyć gęsto, pomimo wszystko. Cały czas idzie jakby ta ćwierćnuta z kropką. Pa, 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 pa. I ten delay tak naprawdę musi się tam zmieścić i jeszcze kolejne powtórzenia już by sprawiły, że był bałagan. Czyli mamy coś takiego. Żeby ewentualnie się pobawić troszeczkę brzmieniem, można by troszeczkę zdjąć górę z delaya. Tutaj jest taka gałka filtr. Modulacja jest wyłączona całkowicie. Do dodania delikatnie przestrzeni można dodać takie drugie powtórzenie, które jest mega cicho i to sprawi, że będzie to bardziej brzmiało, jakby tam jeszcze w tle grał jakiś reverb. Jest to raczej trik z ustawieniem delaya względem rytmu, który mamy w piosence, a nie samego delaya. Wszystko zależy od kontekstu. Także jeden delay może zabrzmieć naprawdę na kilkanaście różnych sposobów. Dobra, idziemy dalej. Drugim fajnym ustawieniem delaya jest bardzo klasyczne, wymyślone i praktycznie wypromowane na całym świecie przez zespół YouTube. Zostańmy na przykład w tym samym tempie. Ale zmieńmy tutaj wartość na dotted. I teraz pewnie zamiast ćwierćnuty, czyli tam, 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 powinno być coś takiego. I teraz zagrajmy ósemki i zobaczmy, co się stanie. Jeżeli chodzi o to ustawienie, no to chodzi w nim o to, żeby delay odbijał w ćwierćnucie z kropką, bądź w ósemce z kropką. Chodzi o to, żeby wartość rytmiczna delaya stanowiła jakby półtorej wartości tego, co tak naprawdę gramy, nie? Czyli jeżeli gramy sobie na przykład coś takiego. I
I to jest bardzo proste do zrobienia, trochę nadużywane. Ja osobiście staram się troszeczkę od tego odchodzić, bo no jest to wyeksploatowane mocno brzmienie, ale bardzo użyteczne. I jeżeli na przykład stosuje się je subtelnie, zaraz wam coś pokażę. Czekajcie, zmniejszymy mix, damy troszeczkę więcej powtórzeń, zciemnimy je troszeczkę, damy na tryb w ogóle analogowy, damy troszeczkę modulacji wolnej. Teraz jakbym grał nie staccato, czyli takim pełniejszym dźwiękiem. Praktycznie ten delay jest niesłyszalny jako delay, ale tworzy taką chmurę jakby za brzmienie. Kurczę, super to brzmi. I takie brzmienia są mega inspirujące, bo można sobie po prostu pograć samemu i wychodzą takie ciekawe rzeczy, których grając bez tych delay byśmy po prostu nie usłyszeli. Zawsze taka jakaś taka faktura delikatna, rytmiczna jest w tle. Jeszcze wam pokażę po prostu, jak brzmi samo odbicie delay, żebyście sobie spróbowali takie coś skopiować. Trzecie brzmienie, które chciałbym wam pokazać, to jest brzmienie do robienia ambientów. Do tego wam się przyda użycie albo tutaj gałki volume w gitarze. Ja akurat używam pedała głośności. Jest to dla mnie wygodniejsze, ale nie ma problemu, można użyć, jeżeli ktoś jest sprawny. Można używać gałki głośności. Dobrze, i teraz postarajmy się wykręcić jakieś brzmienie, które będzie tworzyło fajny ambient. Ja wykorzystam pełnię technologii, dam delay w stereo. Tutaj postaram się raczej, żeby brzmienie było ciemne, czyli odfiltrowuję górę. Może trochę jakiegoś syfu dodam, więcej trochę modulacji, ale nie za szybkiej. Tu jest tempo w modulacji. Zobaczmy, co nam teraz odbija. Myślę, że można jeszcze śmiało długość. Dobra, i teraz zobaczmy, co się stanie, jak po prostu zagramy. Kolejnym brzmieniem, które chciałbym wam pokazać, jest to reverse. Jest to reverse w dwóch wersjach. Jeden będzie służył jako taki trochę pogłos, trochę taki uprzestrzeniacz.
UI, dykcja, uprzestrzeniacz. A drugi to będzie reverse z miksem 100%, czyli taki psychodeliczny w stylu solówki z płyty Blood Sugar Sex Magic z Give It Away. Już wam pokazuję, jak to zrobić. Zobaczmy, co się dzieje. Może jeszcze trochę mniej powtórzeń i trochę ciszej. Teraz jest zdecydowanie za cicho. I jeszcze jedną rzecz, którą bym zrobił, to bym tu zmienił na ćwierćnuty, żeby troszeczkę wolniejszy był ten delay. Trochę za głośny. Chodzi o to, żeby on nam jakby nie syfił tego, co gramy. Powiedzmy, że chcemy zagrać jakąś melodię na gitarze. Wydaje mi się, że teraz jest ok. Że musimy po prostu przy tym takim ustawieniu, gdzie delay służy nam tak naprawdę jako takie ambientowe, delikatne tło, trochę na zasadzie tego, co robi normalnie pogłos, to musimy po prostu uważać na tą głośność. Ja bym jeszcze kapeńkę zjechał, ewentualnie jeszcze zaciemnił. A teraz co do tego drugiego rodzaju, tego delaya reverse'owego, no to spróbujmy ukręcić coś na zasadzie solówki z Give It Away. Tutaj damy bardzo mało powtórzeń, miks na 100%, czyli nie słyszymy w ogóle oryginalnego sygnału, słyszymy tylko sam delay. Myślę, że warto zwiększyć tempo delaya, żeby w ogóle mieć jakąkolwiek kontrolę nad tym. Zobaczmy, jak to brzmi, bo to trzeba stestować. A spróbujmy jednak dać ćwierćnuty. No wydaje mi się, że coś w tym stylu. Pamiętajmy też, że to jest tylko podrabianie tego patentu. Tam było to nagrane w inny sposób. Tam była nagrana, pamiętajmy, że to był 90 albo 91 rok, z tego co pamiętam. I wtedy nie było takich zabawek cyfrowych. Oni to nagrali w ten sposób. Z tego co pamiętam, to produkował Rick Rubin, a chyba inżynierem był Brendan O'Brien. I oni to zrobili w ten sposób, że nagrali po prostu solówkę i ją odwrócili na taśmie. Puścili ją od tyłu. Więc efekt jest tak naprawdę inny, bo tam się odwracało całą solówę. A tutaj tak naprawdę on odwraca co ćwierćnutę. To, co słyszy co ćwierćnutę, to puszcza. Taki fajny patent. Myślę, że nie często można go użyć, ale warto wiedzieć. To by było na tyle w tym odcinku. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Jeżeli materiał wam się podobał, pamiętajcie, że możecie zostawić łapkę w górę. Bardzo zachęcam do subskrybowania kanału. Włosy wpadły mi do ust, no ale to nie szkodzi. Ja jestem Macio. Bardzo wam dziękuję za uwagę i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Hej! Tak w ogóle to przed chwilą pękło 500 subskrypcji na naszym kanale. Dzięki wielkie. Z radości wyrzucam te kostki w powietrze. Nie było to tak spektakularne, jak myślałem.